Powiedz mi, jaką ty byłaś uczennicą? Ja byłam bardzo dobrą, pilną uczennicą i zawsze bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Dużo miałaś czerwonych pasków? Tak, do końca bo ja jestem jeszcze z tych czasów, gdzie było gimnazjum, więc do końca trzeciej klasy gimnazjum, czyli przez 9 klas, miałam czerwone paski. Trzecią klasę gimnazjum skończyłam ze średnią 5,3. No, później już... Gratuluję. Później już poszło. Równia pochyła. A dlaczego właśnie równia pochyła potem była? Nie, tak naprawdę oczywiście nie było tak źle, w żadnym wypadku. Tylko wydaje mi się, że bardziej skupiałam się na przedmiotach, gdzie nauka ich sprawiała mi realną przyjemność. Ja w wieku 15-16 lat miałam już mocno określony plan na swoje życie. Wiedziałam, czym chcę się zajmować, wiedziałam, że mam duszę artystyczną, że kocham muzykę i że chcę iść w tym kierunku. Stąd też pytana na zajęciach w szkole, czym chcę się zajmować w przyszłości. Kiedy odpowiadałam, że muzyką, to byłam zazwyczaj wyśmiewana. No a teraz mam nadzieję, że moi nauczyciele i uczniowie byli jednymi z tych osób, które zrobiły mi kilkaset milionów wyświetleń moich piosenek. Właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy twoi byli nauczyciele bądź twoi byli koledzy z klasy, ze szkoły chodzą na twoje koncerty? Pamiętam w przeszłości jeszcze, z racji tego, że ja już jestem 12 lat na rynku i jestem już troszeczkę takim mini dinozaurem. Jeszcze nie takim archaicznym, ale takim, wiesz, już co powoli odchodzi w zapomnienie. To pamiętam, że w przeszłości rzeczywiście miałam ogromną przyjemność widzieć swoich nauczycieli i swoich kolegów, koleżanki ze szkoły na moich koncertach i to było wspaniałe, naprawdę. Oni się potem do ciebie odzywali właśnie w mediach społecznościowych, pisali z honorata, byłam, cudownie. Tak, ja w ogóle rozmawiałam z nimi podczas tych wydarzeń na żywo, zaraz przed albo po koncercie, więc no bardzo dobrze to wspominam, naprawdę. A jeśli chodzi właśnie o tę całą szkołę, to który przedmiot uwielbiałaś, a który sprawiał ci po prostu katorgi? Myślę, że moimi ulubionymi przedmiotami to były te, z których też pisałam maturę. I język polski ustny i język angielski ustny udało mi się zdać na 100%, bo mam straszne gadane. Niekoniecznie równa się to z wybitnie rozwiniętą wiedzą. Natomiast kiedy zacznę gadać, ciężko mnie zatrzymać, więc nawet jak nic nie wiem, to zaczynam tak gadać, że komuś się wydaje, że ja wiem. Natomiast tak, język polski rzeczywiście był moją bardzo mocną stroną. Zawsze lubiłam czytać wszystkie dodatkowe lektury i czytałam mnóstwo książek od małego dzieciaka. Sama zresztą pisałam swoje zalążki książek, pisałam swoje wiersze, pisałam teksty piosenek od najmłodszych lat. No i język angielski, który też do dzisiaj bardzo lubię, to były takie moje dwa przedmioty, z których byłam bardzo dobra. A przedmiot, którego nie znosiłaś? Chemia. O Jezu, dramat. To było jedyne moje zagrożenie w życiu, chyba w drugiej klasie gimnazjum. I to był dla mnie koszmar. Ale oczywiście no, udało mi się to wszystko ogarnąć, ale no, wzbudzało to we mnie powiew grozy. I dzisiaj już ci chemia w ogóle nie jest potrzebna do życia. Tylko chemia miłosna jest mi potrzebna. A o tej nie uczą niestety w szkole. Nie, ale uczy nas życie. I mnie już dużo nauczyło i przekopało. Ale mam nadzieję, że teraz tylko w dobrą stronę. No właśnie, Honora, tak cię tak dużo życie nauczyło, to gdybyś mogła stać się nauczycielką na jeden dzień, czego byś uczyła? Mam wybrać określony przedmiot, czy prawdy życiowe, za którymi młodzież mogłaby pójść? To zdecydowanie wolałabym wybrać te prawdy życiowe, za którymi młodzież mogłaby pójść i starałabym się przedstawić młodzieży na przykład na moim przykładzie, czy na przykładzie osób, które znam, które w młodym wieku potrafiły określić sobie kierunek, w którym chciałyby iść, w którym rozwijałyby się, w którym poświęcałyby wiele czasu na to, żeby stać się najlepszym w swojej wybranej dziedzinie i żeby nie do końca szli z falą takiego dziedzictwa kulturowego, gdzie jest nam mówione, co powinniśmy robić, czym powinniśmy się zajmować, czym nie jest wstyd się zajmować, co będzie szanowane wśród opinii innych ludzi, tylko żeby rzeczywiście szli w swoim wybranym kierunku, bo tylko ten kierunek, kiedy będą mieć z niego satysfakcję, da im możliwości do tego, żeby mogli być w nim jak najlepsi. That's it. Pięknie. To jakieś musielibyśmy wymyślić teraz nazwę dla tego przedmiotu. Wychowanie do życia. Wychowanie do życia, that's it. Bez rodziny.
Rodzina może być obok, zawsze ogromne wsparcie. Bo taki przedmiot jest, wychowanie do życia w rodzinie. Tak, budę rzec, zawsze jak się mówiło cipka, 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 to wszyscy się mega, wiesz, tam tak hi, 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 cipka. Pamiętam, było coś takiego, no. Wróciłabyś do tych czasów szkolnych? Ja bardzo lubiłam swoją szkołę, bardzo lubiłam swoich znajomych, swoją klasę. Także może na chwilę, żeby poczuć się tak jak wtedy, ale zdecydowanie wolę swoje życie dorosłe. A mieliście już taki zorganizowany zjazd absolwentów? Może mieliśmy, ale w nim nie uczestniczyłam, z tego co pamiętam. Za czasów tego portalu Nasza Klasa takie rzeczy się działy, tylko to było lata temu, ja już mieszkałam w Warszawie, byłam w takim sztosie robienia tutaj wielu, wielu rzeczy związanych z moją karierą, z moją muzyką. Moje rodzinne miasto jest oddalone o ponad 500 kilometrów, także wszystko było, wiesz, wszystko stawało na przeszkodzie. Powiedz mi, byłaś uczennicą, to co byś dzisiaj na przykład zmieniła w tym systemie edukacji, żeby dzieciom się po prostu lepiej uczyło? Ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę. Wydaje mi się, że byłoby o wiele bardziej efektywnie, jeśli chodzi o edukację młodzieży, w momencie, kiedy byłyby tworzone bardziej profilowane klasy dotyczące konkretnych zainteresowań bądź predyspozycji danych dzieciaków. Myślę, że to mogłoby w jakiś sposób zrewolucjonizować edukację i satysfakcję z tej edukacji tych młodych ludzi, bo to też jest bardzo ważne, że nie, że ja uczę się na lekarza, więc uczę się chemii, biologii, nie lubię tego robić, ale wiem, że to jest opłacalne, a później jestem super sfrustrowanym, niespełnionym lekarzem. Tylko że rzeczywiście, kiedy ktoś wykazuje predyspozycję do zajmowania się daną czynnością, zawodem w życiu, to żeby w tym kierunku miał większą ilość zajęć. Natomiast może moje podejście jest naiwne, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że to jest mocno idealistyczne, ale może by się udało. Myślę, że tak, że większość dzieci po prostu by zaczęła odkrywać nieznane sobie pasje. Tak, a tylko, że najgorsze jest to, że teraz większość dzieciaków chce zostać TikTokerem, Instagramerem albo YouTuberem. Więc ciężko byłoby tutaj stworzyć taki profil w szkole. Chyba, że jakiś specjalista do influence marketingu, do marketingu w social mediach. Byś się sprawdziła jako specjalistka właśnie od TikToków, Instagramu? Oczywiście, ja zęby na tym zjadłam, człowieku. Nie no, wiesz, ja to robiłam od dzieciaka, od 14 roku życia, czyli tak naprawdę przez 17 lat sama w organiczny sposób poznawałam cały ten świat marketingu w internecie, począwszy od blogów, przez Instagramy, Facebooki, TikToki. Sama prowadziłam swoje firmy, sama miałam swoje sklepy, na których też wykorzystywałam te tajniki. Także myślę, że coś tam, wiesz, parę rzeczy mogłabym komuś powiedzieć. Ale tak jak wspominasz, prowadziłaś to lata, więc trzeba do tego cierpliwości, wytrwałości, no i ciężkiej, jakby nie było takiej samozaparcia, żeby to wszystko potem procentowało na przyszłość, prawda? Tak, myślę, że mam te wszystkie cechy, o których powiedziałeś. Jestem ambitna, mam dużo samozaparcia, jestem też osobą bardzo przedsiębiorczą, jestem bardzo pracowita, jestem perfekcjonistką, teraz wyszło, że w ogóle jestem jakimś narcyzem. Po prostu znam swoje dobre strony, ale jestem też bardzo toksyczna, jeśli chodzi o pracę, bo jestem pracoholiczką, co też nie jest dobre, wiesz, dla mnie samej. Bo ja kiedy siedzę bezproduktywnie i nic nie robię, to wydaje mi się, że jestem najgorszym człowiekiem świata. Więc najlepiej w życiu zachowywać balans między wszystkim tak naprawdę. Jak taki balans zachować, skoro się jest pracoholikiem? Ja myślę, że to jest kwestia przepracowania swojej samoświadomości. W momencie, kiedy potrafimy zauważyć w sobie, co nam przeszkadza w życiu, co sprawia, że to życie jest dla nas samych cięższe, co jest cięższe na przykład dla innych przez to, jacy my sami jesteśmy. I kiedy zauważymy, że czasami problem jest w nas samych, a nie w reszcie świata i zaczniemy nad tym pracować, to jest pierwszy krok do tego, żeby nauczyć się tego balansu. Ile czasu tak mniej więcej dziennie poświęcasz właśnie na tworzenie nowego kontentu na social media? A nie, to mi się już nie chce w ogóle tego robić. Ja to robię już tyle lat, że to jest ostatnia rzecz w ciągu dnia, o której ja myślę. Ja czasami traktuję mój Instagram, social media jako coś, co jest moim obowiązkiem, czasami przykrym niestety. Bo wiesz, ja jestem taką babką, że ja, nie wiem, kocham gotować sobie obiad, kalafiora, jajka, pomidora, wyjść z psem, chodzić w obślinionym dresie, nie mieć kontaktu z ludźmi. Ja nie wiem, co ja tu w ogóle robię, wiesz, w takiej fryzurze i w tym make-upie. Serio.
Zaprosili cię, to jesteś. Ale traktuję to jako część swojej pracy, bo wiem, że w momencie, kiedy ja wydaję swoją muzykę, swój nowy singiel, no to te media i ten cały świat za tym stoi. I ja moją muzykę robię z pasji, serca, ale to jest kołem napędowym tego wszystkiego. I się to zazębia. Więc odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, nie spędzam dużo czasu na swoich materiałach na Instagramie. Ale właśnie, masz tutaj poczucie, że te media społecznościowe są tak jakby platformą, która pomoże ci wypromować to, z czego ty chcesz być najbardziej znana, czyli ze swojej muzyki, prawda? Tak, zdecydowanie. Jest to przede wszystkim narzędzie dla mnie służące do tego, żeby wypromować moją muzykę, czy wypromować przeróżne projekty, w których biorę udział i którymi chcę się w cudzysłowie pochwalić, czy koncerty, czy jakiekolwiek inne wydarzenia. Dlatego też tam cały czas jestem i czasami, wiesz, muszę nagrać, że żrę kotleta, a czasami muszę nagrać, że jestem na planie teledysku, ale wciąż łączy się to w jedną całość i podtrzymuje te zasięgi, które później mogą mi dać rozgłos na moje po prostu projekty muzyczne. A jak radzisz sobie z hejterami? Ja w ogóle nie mam hejterów. O, czyli masz taką grupę odbiorców, którzy po prostu pozytywnie są nastawieni i do ciebie, i do twojego życia? Tak naprawdę to jest bardzo rzadko, kiedy ja się spotykam z jakimkolwiek hejtem. Związane jest to pewnie z tym, że jestem już za nudna dla tych osób, które mogłyby pisać komentarze, bo jestem na tym rynku już naprawdę ponad 15 lat. Czyli osoby, które rzeczywiście piszą te hejterskie komentarze, chcę im się brać w tym udział, to nie są osoby, do których ja już docieram. Jakby jeszcze docieram. To już myślę, że to już jest troszeczkę młodsze pokolenie, a portale czy inne sprawy tego typu nie docierają do mnie, jeśli chodzi o tą sekcję komentarzy. Chociaż kocham czytać takie komentarze, w których ludzie mnie jadą, ale tak mega śmiesznie, że mnie tak wyzywają, że ja sobie robię screeny, później sobie wrzucam to na story i jest jeszcze śmieszniej. To jest tak, więc proszę, jak macie jakieś kreatywne obelgi na mój temat, to piszcie proszę, bo ja sobie to zapisuję w takim pamiętniczku specjalnym w telefonie. Tak, i tutaj Honorata gwarantuje krótkotrwały fame na 24 godziny. Jeszcze sama to podsyci jakimś swoim komentarzem. Tak, tak. Pewnie wytniecie ten fragment, kiedy mówię cipka, cipka, cipka o tym WDŻ. Okej, okay. Let's do it!